Chciałbym Państwu takie zdarzenie przedstawić. Proszę sobie wyobrazić sytuację, kiedy jesteśmy w osiedlu domków jednorodzinnych. W środku tego osiedla jest rodzina, która jest atakowana z prawej strony przez sąsiada regularnie co pewien czas i ma problemy z utrzymaniem swojego bezpieczeństwa osobowego na terenie swojej posesji i także jest naruszana jego prywatność i to oczywiście się powtarza regularnie. Właściciel tej posesji zabezpieczył w dobry płot, zabezpieczył kupując sobie dwa ostre psy i oczywiście zamek, furtka do tej posesji została porządnie zabezpieczona przed włamaniem. No ale po pewnym czasie okazuje się, że właściciel likwiduje dwa psy, albo załóżmy, że jednego psa likwiduje i potem jeszcze do tego zostawia furtkę z zamkiem takim prostym, którym można otworzyć wytrychem. Analiza. Jeżeli to sobie przeanalizujemy, to albo się pogodził z tym sąsiadem z prawej strony, albo coś innego zadziałało. Co mogło zadziałać? Załóżmy, żona właściciela mogła wejść w dobre relacje z właścicielem tamtej działki i przekonała męża, że wszystko jest w porządku i niech on się nie przejmuje, bo po co ma tracić pieniądze na środki ochrony, obrony przed tym właścicielem i niech on za te pieniądze, załóżmy, kupi nowy samochód dla niej albo coś innego. Specjalnie wprowadziłem taki wstęp, żeby przedstawić Państwu koncepcję, nad którą pracowałem od praktycznie 2013 roku bardzo precyzyjnie, prowadząc także zajęcia na Akademii Obrony Narodowej ze strategii bezpieczeństwa państwa, w zakładzie oczywiście tej strategii i zacząłem w tą tematykę wchodzić. Pracuję na dwóch uczelniach i zajmuję się między innymi strategią bezpieczeństwa narodowego. I zacząłem się zastanawiać, dlaczego na przełomie 2013 roku i 2014 wycofano jedną dywizję z czterech ze wschodniej flanki naszego państwa. Dywizja, gdzie potrzebujemy do obrony tej granicy około 400 kilometrów, bo to trzeba oczywiście tak założyć, dokładając jeszcze setkę następnych kilometrów, potrzebujemy co najmniej 8 dywizji. Dlaczego dywizja może bronić w tym momencie przestrzeń o boku 50 kilometrów? Technika oczywiście poszła od tego czasu do przodu, czyli można ten promień wydłużyć do 40 czy tam w granicach tych 40, czyli możemy bronić 80 kwadrat o boku 80 kilometrów. Chodzi po prostu o to, że technika poszła do przodu od tego czasu przez jedną dekadę. Wprowadzono rakiety, które dalej większy mają zasięg i tak dalej, i tak dalej. I zaproponowałem rozwiązanie, w którym należy pozyskać rezerwy do sił zbrojnych. W latach 2013 mieliśmy stan armii wynosił około 85 tysięcy żołnierzy. To jest to praktycznie absolutnie to nie wystarczy do obrony.
Aktualnie ten stan też nie jest jeszcze dobry, bo wynosi 141 tysięcy. Planuje się około 250 tysięcy, co mniej więcej można porównać do sytuacji przed uzyskaniem można suwerenności przez nasze państwo. I zaproponowałem koncepcję skorzystania z firm ochrony osób i mienia. Przez 20 lat zarządzałem firmą Europol. W tej firmie byłem dowódcą GOM-u, czyli formacją, która zajmowała się specjalnymi zadaniami. Ponieważ posiadam stopień mistrzowski, zacząłem ich przygotowywać przez ileś tam lat, nie tylko do działań fizycznych, ale także do działań operacyjnych u klientów. Ta formacja, grupa operacyjno-mobilna, była flagową grupą w mojej firmie. Klienci widzieli, jak widzieli ich działanie, to automatycznie szły następne zlecenia. Pamiętam sytuację, kiedy rektor jednej z uczelni zaprosił mnie na konferencję, pokazałem mu, co moi chłopacy potrafią, to od razu zaproponował mi, proszę pana, chcę pana zatrudnić w mojej firmie, w mojej uczelni, w której to 14 lat już pracuję. I zacząłem badać, jak to wygląda w pozostałej części firm ochrony. Okazało się, że takie grupy są tworzone w innych firmach ochrony. Wtedy firmy ochrony liczyły około 200 tysięcy pracowników z licencjami. Aktualnie spadło to o 50%. Wtedy inaczej kładło się nacisk na wyszkolenie i na działanie tych ludzi. Chciałem tu tylko podkreślić, że wszyscy ci, którzy pracowali w tej grupie, są teraz albo w służbach praktycznie szybkiego reagowania, czyli w biurze, dawniejszym biurze ochrony rządu, teraz służby ochrony rządu, inni w innych oddziałach, czy tam komandosów, wszyscy zostali pozyskani, co dla mnie stanowiło pewną jakąś radość, ale z drugiej strony zacząłem się denerwować, że inwestuję w dobrze wyszkoloną grupę i mi oczywiście państwo zabiera, no ale interes państwa jest nadrzędny. I teraz zacząłem analizować, ponieważ nie mam już dostępu do firm ochrony osób i mienia, jestem emerytem i zajmuję się pracą na dwóch uczelniach. W związku z tym zacząłem się zastanawiać, jak wygląda po 10 latach sytuacja z firmami ochrony. I dlatego chciałbym prosić specjalistów, którzy teraz na bieżąco śledzą tą branżę, czy ta koncepcja, którą ja swego czasu przedstawiłem, jest realna, czy nie jest realna. Spadła ilość tych osób, grup tak zwanych prywatnych komandosów, chyba już żadna firma nie posiada, a jeżeli posiada, to w grupach interwencyjnych. Ja posiadałem dwie drużyny, czyli niecały pluton. I ci ludzie naprawdę byli tak wyszkoleni, że jeżeli wchodziliśmy do akcji, to zgłaszaliśmy policji i policja była oczywiście, zgadzała się na pewne działania i one były bardzo skuteczne. W związku z tym chciałbym prosić, bo słyszałem tu pana, który jest szefem firm ochrony osób i mienia. Chciałbym, żeby ewentualnie
albo sam zdecydował się na pracę doktorską, mogę materiały dostarczyć, albo po prostu któryś z Państwa mógłby skorzystać z moich badań. Przeprowadziłem ankietę na około 7 tysięcy osób w czterech grupach: studenci, pracodawcy i osoby niezwiązane i niezwiązane z ochroną w kilku województwach i na kilku uczelniach. No wykorzystałem, że byłem zapraszany na te uczelnie, żebym prowadził też wykłady. To jest oczywiście moja prośba, bo myślę, że w tym układzie ta koncepcja może się okazać, powinna być sfalsyfikowana. Chciałem tutaj bardzo krótko przedstawić koncepcję pozyskiwania kandydatów, jak ja to widziałem. Proszę zobaczyć sobie zbiór, podzbiór studentów. Chciałbym zaproponować tutaj koncepcję, którą opracowałem w swojej pracy habilitacyjnej, która no niestety nie obroniłem jej. Została ona odrzucona. Z tego wynika, że nie dorosłem chyba jeszcze do stopnia habilitanta, ale niemniej chciałbym to tu zaprezentować. Z tej grupy na koszt studenta, zresztą też proponowałem i będę to realizował na tej drugiej uczelni, gdzie zaproponowano mi stanowisko profesora uczelnianego. W poprzedniej do 70 roku życia też na tym stanowisku pracowałem, no ale po 70, po jak się kończy 70 lat, no to wtedy chodzi o oszczędność w ZUS-ie i dalej pracuję tam na umowę o dzieło. Z tej grupy, którą tu Państwo widzą, podzbiór od studentów z branży bezpieczeństwa narodowego, a takich uczelni mamy dużo. Dalej mamy z lewej strony firmy ochrony i tutaj daję znak zapytania, bo prawdopodobnie bym się z tego już wycofał. I zbiór Narodowych Sił Rezerwowych. Pozyskanie, lewa strzałka jest w tym momencie do sprawdzenia, natomiast dolna, myślę, do przemyślenia. Co dalej? Możemy w ten sposób mieć stałą rezerwę w siłach zbrojnych. Za mojej młodości każdy musiał do wojsku służyć i był powoływany do wojska na 2 lata, w zależności od, i na 3 lata, jeżeli była taka potrzeba w wojskach, załóżmy, marynarki wojennej. Dalej, stąd, gdy jesteśmy w sytuacji pokoju, to przygotowujemy kandydatów do działań w pokoju, a gdy jest wojna, wszyscy ci, którzy są zaznaczeni tymi czerwonymi strzałkami, przechodzą do sił zbrojnych. Analizowałem, badałem w swoim okresie, badałem siły zbrojne francuskie, niemieckie, polskie, i Niemcy stosują taką taktykę. Czyli proszę sobie wyobrazić spirytus. Możemy oczywiście, jeżeli ktoś ma dobrą głowę, ten spirytus pić i to jest... Ile mam czasu jeszcze? Proszę? Dobrze, dobra. Jeżeli się do tego doleje wodę, to mamy 45% wódkę. Niemcy stosują tą taktykę. Czyli zawodowi żołnierze dostają żołnierzy niezawodowych i mogą zwiększyć na przykład o jedną kompanię, swoją kompanię. Tu przedstawiłem koncepcję, jak można rozwiązać problem na uczelni. Myślę, że
To w mojej książce jest, tej, która nie przyniosła mi szczęścia, w książce habilitacyjnej. Bardzo dokładnie to opisałem i oczywiście sugerowałem, żeby studenci, którzy są na pierwszym stopniu licencji, mieli oczywiście pewne oznakowania sprawności fizycznej i tej wiedzy wojskowej. I ta sama sytuacja na magisterce i oczywiście kolejna na trzecim poziomie i tego tutaj nie będę już omawiał. Dobrze, dziękuję Państwu za wysłuchanie. Dziękuję.